Annuncio vobis gaudium magnum Habemus papam Obecność Maryi w pracach soborowych Katecheza św. Jana Pawła II wygłoszona 13 grudnia 1995 roku. Chciałbym dzisiaj podjąć refleksję nad szczególną obecnością matki Kościoła w wydarzeniu kościelnym, które z pewnością odegrało najważniejszą rolę w naszym stuleciu. W ekumenicznym drugim Soborze Watykańskim. Rozpoczętym przez papieża Jana 23 rankiem 11 października 1962 roku, a zakończonym przez Pawła VI w dniu 8 grudnia 1965 roku. Istotnie szczególny ton Maryjny charakteryzuje owo zgromadzenie soborowe i to od samego początku. Już w Liście Apostolskim, celebrandi konsilii ekumenicji. Mój czcigodny poprzednik, sługa Boży Jan XXIII, wezwał do modlitwy o możne wstawiennictwo Maryi, matki łaski i niebiańskiej patronki soboru. Następnie w 1962 roku w święto oczyszczenia Maryi Jan XXIII ustalił, że sobór rozpocznie się 11 października i wyjaśnił, że wybrał tę datę na pamiątkę Wielkiego Soboru Efeskiego, który właśnie w tym dniu ogłosił Maryję Teotokos. Matką Bożą. Z kolei w swym przemówieniu inauguracyjnym papież powierzył sobór wspomożycielce wiernych, wspomożycielce biskupów, prosząc ją o matczyną opiekę nad pracami soborowymi i o ich pomyślne rezultaty. Również ojcowie soboru odwołali się bezpośrednio do Maryi, gdy w przesłaniu skierowanym do świata z okazji otwarcia sesji soborowych głosili My, następcy apostołów, wspólnie zebrani na modlitwie z Maryją, Matką Jezusa, tworzymy jedno ciało apostolskie, nawiązując w ten sposób w Komunii z Maryją, do pierwotnego Kościoła trwającego w oczekiwaniu na Ducha Świętego, podczas drugiej sesji soboru padła propozycja, by rozważania o Najświętszej Pannie zostały włączone do Konstytucji o Kościele. Inicjatywa ta, choć zalecona wprost przez komisję teologiczną, wzbudziła sprzeczne opinie. Niektórzy, uważając, że jest ona niewystarczająca, by podkreślić niezwykłość posłannictwa Matki Jezusa w kościele, utrzymywali, że jedynie w osobnym dokumencie można wyrazić godność, ważność, nadzwyczajną świętość oraz szczególną rolę Maryi w odkupieniu dokonanym przez jej Syna. Postrzegając ponadto Maryję w pewnym sensie ponad Kościołem, wyrażali obawę, że decyzja włączenia doktryny Maryjnej do dokumentu o Kościele nie ukaże w wystarczającym stopniu przywilejów Maryi i sprowadzi jej rolę do poziomu innych członków Kościoła. Inni natomiast opowiadali się za propozycją komisji teologicznej, przewidującej połączenie w tym samym dokumencie doktryny o Maryi i o Kościele. Ich zdaniem rzeczywistości tych nie można było oddzielać na soborze, który, stawiając sobie za cel przedstawienie na nowo tożsamości i misji Ludu Bożego, musiał ukazać jego głęboki związek z tą, która jest figurą i wzorem Kościoła w dziewictwie i macierzyństwie. Błogosławiona dziewica bowiem, jako wybitny członek Wspólnoty Kościelnej, zajmuje specjalne miejsce w nauczaniu Kościoła. Ponadto dzięki uwydatnieniu związku między Maryją i Kościołem, doktryna Maryjna proponowana przez Sobor stawała się bardziej zrozumiała dla chrześcijan żyjących duchem reformacji. Ojcowie Soborowi, których ożywiała ta sama miłość do Maryi, uwypuklali zatem różne aspekty jej postaci, wyrażając odmienne stanowiska doktrynalne. Jedni kontemplowali Maryję przede wszystkim poprzez jej więź z Chrystusem. Inni widzieli w niej raczej członka Kościoła. Po dyskusji, bogatej w argumenty doktrynalne i uwzględniającej godność Matki Bożej i jej szczególną obecność w życiu Kościoła, postanowiono włączyć rozważanie Maryjne do soborowego dokumentu o Kościele. Nowy schemat o błogosławionej dziewicy, opracowany jako integralna część konstytucji dogmatycznej o Kościele, stanowi rzeczywisty postęp doktrynalny. Położenie akcentu na wiarę Maryi oraz bardziej systematyczne dążenie do oparcia doktryny Maryjnej na podstawie Pisma Świętego stanowi znaczące i pożyteczne elementy, które wzbogacają pobożność i szacunek ludu chrześcijańskiego dla błogosławionej Bogu rodzicy. Ponadto niebezpieczeństwo redukcjonizmu, którego obawiali się niektórzy ojcowie, z czasem okazało się płonne. Posłannictwo i przywileje Maryi zostały na różne sposoby potwierdzone. Jej współpraca w Bożym planie zbawienia została uwydatniona. Harmonijny związek tej współpracy z jedynym pośrednictwem Chrystusa okazał się bardziej oczywisty. Poza tym po raz pierwszy Soborowe Magisterium dawało Kościołowi doktrynalny wywód o roli Maryi w odkupieńczym dziele Chrystusa i w życiu Kościoła. Powinniśmy więc uważać wybór ojców Soborowych za decyzję naprawdę opatrznościową. Okazała się ona bowiem bardzo owocna w dalszych pracach związanych z doktryną. Podczas sesji Soborowych wielu ojców wyraziło życzenie, by doktryna Maryjna została jeszcze bardziej wzbogacona o inne prawdy na temat roli Maryi w dziele zbawienia. Szczególny kontekst, w którym toczyła się dyskusja mariologiczna, Podczas II Soboru Watykańskiego nie pozwolił na spełnienie tych uzasadnionych i powszechnie podzielanych postulatów. Ale nauka Soborowa o Maryi zachowuje swą moc i zrównoważony charakter, a tematy nie w pełni zdefiniowane znalazły właściwe miejsce w opracowaniu całościowym. W ten sposób wahania, które budził w niektórych ojcach tytuł pośredniczki, nie przeszkodziły Soborowi w posłużeniu się raz tym tytułem i w potwierdzeniu za pomocą innych słów pośredniczej roli Maryi, począwszy od zgody wobec zwiastowania anielskiego, po macierzyństwo w porządku łaski. Ponadto Sobór stwierdza jej współpracę w szczególny zaiste sposób w dziele odnowy nadprzyrodzonego życia dusz ludzkich. Wreszcie, nawet jeżeli nie używa tytułu Matki Kościoła, tekst Lumen jasno podkreśla, Cześć Kościoła dla Maryi jako najukochańszej matki. Z całego rozdziału ósmego konstytucji dogmatycznej o Kościele wynika jasno, że ostrożność w sferze terminologii nie przeszkodziła w przedstawieniu podstawowej doktryny, bardzo bogatej i pozytywnej, będącej wyrazem wiary i miłości dla tej, którą Kościół uznaje za matkę i wzór swego życia. Z drugiej strony, różne punkty widzenia ojców, które zostały przedstawione podczas debaty soborowej, okazały się opatrznościowe, ponieważ tworząc harmonijną całość, ukazały wierze i pobożności chrześcijańskiego ludu pełniejszą i bardziej zrównoważoną wizję wspaniałej tożsamości Matki Pana i jej nadzwyczajnej roli w dziele odkupienia.